co tak naprawdę wydarzyło się w marcu 1968 roku. Zapraszam na program Za kulisami historii. Witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale Ryngraf. Ja nazywam się Anna Mandrela. Zachęcam do tego, żeby subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Zachęcam również do tego, żeby komentować, żeby kliknąć kciuki w górę. Również zachęcam do tego, żeby wspierać mój kanał, gdyż tylko dzięki Wam mogę się rozwijać. Ten kanał powstaje całkowicie niezależnie. Mówiło się przez dłuższy czas o tym, że ma powstać film o rotmistrzu Pileckim. Ostatecznie nie wiemy, co z tym filmem. Natomiast na stronie Muzeum POLIN ostatnio pojawiła się zapowiedź filmu Marzec 1968 i ten film już jutro będzie jego premiera. Zobaczymy, co ten film nam powie, jak ukaże te wydarzenia. Z tego, co już widzimy w zapowiedziach, będzie to film, który przedstawia Polaków jako antysemitów, którzy w tym czasie wyrzucili Żydów z kraju, którzy musieli, tak jak to jest pokazane na przykładzie rodziców głównej bohaterki, stracić swoje prace. Dlatego dzisiaj rozmawiam z Filipem Podstawskim. Witam serdecznie. Witam. Właśnie na temat tych wydarzeń. Jaka jest prawda o tych wydarzeniach marcowych, jeśli chodzi o relacje polsko-żydowskie? Czego możemy się spodziewać po tym filmie i czy pokaże nam prawdziwe tło tych wydarzeń? To znaczy, film pewnie w jakimś wydaniu będzie powtarzał jakąś taką tezę na temat tego, że istnieją jakby dwie frakcje w samym PZPR-ze. To znaczy frakcja Żydów i Hamów i że była właśnie jakaś frakcja Hamów, która rzekomo zdobyła dominację za czasów Gomułki i czasowo właśnie wprowadziła między innymi ten antysemityzm, żeby wygryźć między innymi też osoby pochodzenia żydowskiego z partii, no ale to też było często uzasadnione, że niby Gomułka jest jakimś nacjonalistą polskim i że ma takie poglądy narodowo-komunistyczne. I starano się imputować, że Gomułka to zgodne z poglądami Gomułki. No rzekomo też całe działanie Gomułki miało wygenerować wśród Polaków jakieś nastroje antysemickie, że to w praktyce tak nie wyglądało, dlatego że nie było jakiegoś masowego ruchu, który by faktycznie to potwierdził. No ale tutaj bardzo istotna jest w ogóle rola tego Gomułki i istota wszystkich jego działań. To znaczy, jeśli przyjrzymy się dokumentom SB z tamtego okresu, no to dowiemy się, że Gomułka w ogóle nie był jakimś właśnie, tak jak się mówi, nacjonalistą, który miał poparcie społeczne antysemickich Polaków, tylko był w jakimś stopniu kreacją i manewrem służb. Mam tu ciekawy dokument dotyczący właśnie tych wydarzeń. Jest tu mowa o słowach sekretarza generalnego KPZR Chruszczowa, który wiadomo miał tę okropną krytykę stalinizmu i tak dalej, podczas którą były różne zmiany, między innymi w kierownictwie właśnie również Związku Radzieckiego, ale to wszystko uzmysłowiło ówczesnemu kierownictwu, również PZPR, że narastają takie tendencje społeczne i polityczne i mogą w konsekwencji te tendencje doprowadzić do jakichś radykalnych zmian w społeczeństwie. W związku z tym konieczne były pewne przetasowania takie polityczne w Polsce. Pierwotnie postanowiono postawić na wariant liberalny, żeby wprowadzić do życia politycznego, społecznego takie organizacje o charakterze właśnie liberalnym, dlatego wówczas do łask powróciła też masoneria, która z czasem wykreowała m.in. Klub Krzywego Koła. Ale to wszystko było niewystarczające i w związku z tym postanowiono postawić na Gomułkę, że Gomułka jako taki doprowadzi do tego, że społeczeństwo się uspokoi, że społeczeństwo zaakceptuje władze komunistyczne. No ale właśnie, istotne w tym jest to, że to był manewr służb. Według dokumentu, który mam tutaj, to inspirował Berman. Ale jest pewien problem, dlatego że Berman pochodził właśnie ze środowisk żydowskich. To była osoba również pochodzenia żydowskiego, bezpośrednio związana z tymi frakcjami żydowskimi. No i takie ujęcie sprawy
całkowicie anihiluje tak koncepcję, że Gomułka działał sam z siebie i że Gomułka był jakimś narodowym komunistą. Bo w rzeczywistości wydaje się, że wszystko to inspirował Berman. No, ciekawy jest ten wątek również masański tutaj, dlatego że ewidentnie te frakcje liberalne, które poprzedziły działania Gomułki, które współdziałały później z Gomułką czasowo, miał charakter masoński, a równocześnie Berman, znajdą się dokumenty, które świadczą o tym, że sam Berman był członkiem zakonu B'nai B'rith, czyli właśnie ten trop masoński jest tu bardzo istotny. I on jest bardziej kluczem do zrozumienia tego, dlatego że masoni posługują się często taką taktyką kreowania sztucznych sporów społecznych. No moim zdaniem tutaj ten spór właśnie pomiędzy środowiskami żydowskimi, a rzekomymi środowiskami nacjonalistycznymi w partii miał taki właśnie charakter. No i na to wskazują również dokumenty, a samo takie no, podejście, znaczy, no, rzekome podejście nacjonalistyczne Gomułki po prostu nie miało sensu i nie znajdowało realnego odzwierciedlenia w faktach. Więc w tym kontekście warto zadać pytanie, które na pewno będzie poruszone w tym filmie i przedstawione jako polski antysemityzm. My też, mam nadzieję, ten film omówimy tutaj w kolejnym odcinku. No jak to było? Czy tak jak będzie twierdził ten film, Żydzi byli w tamtym czasie w Polsce prześladowani, zostali wyrzuceni, zmuszeni do wyjazdu, czy też chcieli wyjechać? Jak możemy z tej perspektywy to oceniać? No oczywiście, że nie byli prześladowani w tamtym okresie, mimo że rządził Gomułka, mimo że te służby były, służby PRL-u wówczas były pod dominacją właśnie tych skrzydeł związanych z Gomułką, to w rzeczywistości te różne ruchy żydowskie były wspierane. Mam tu między innymi też dokument dotyczący tego, przeczytam, dlatego że jest to bardzo interesujące. Należało jednak przygotować kadry wzmacniające pozycję grupy, czyli grupy właśnie wpływowych Żydów, stąd powołanie klubów dziecięco-młodzieżowych, jak klub poszukiwaczy sprzeczności, do którego należał m.in. Michnik, czy raczkujących rewizjonistów przy ówcześnie ekskluzywnych liceach warszawskich oraz klubu Babel przy zarządzie głównym Towarzystwa Społecznego Kulturalnego Żydów w Polsce. No i właśnie, tutaj dowiadujemy się, że te wszystkie kluby takie, które później współtworzyły też opozycję demokratyczną i były rzekomo przeciwko Gomułce w tamtym okresie, w rzeczywistości były związane z osobami z władz komunistycznych. Były to osoby były to dzieci osób wysoko postawionych, uczące się w jakichś ekskluzywnych liceach. Co więcej, jak wykazuje niejaki Paweł Tomasik, działalność klubu Babel, o którym jest tu wspomniane, który pełnił taką poczesną rolę w tych ruchach żydowskich, kontrolowały służby bezpieczeństwa. Były jakieś dokumenty i sprawozdania z tych wszystkich działań klubu były przekazywane dalej, a z drugiej strony klub otrzymał też środki z jakichś po prostu od państwa komunistycznego, dlatego widzimy, że to po prostu te wszystkie ruchy były kontrolowane i w rzeczywistości władze komunistyczne wspierały te ruchy, czyli cały podział na rzekomo jakieś ruchy żydowskie opozycyjne i rzekomo władze komunistyczne, które miały niby mieć charakter jakiegoś, nie wiem, nacjonalizmu antysemickiego, to cały ten podział jakby nie znajduje odzwierciedlenia w faktach, a jasno widzimy, że również środowiska żydowskie miały bardzo duże umocowanie i umocowanie polityczne, gdzie wszyscy ludzie po prostu no, nie musieli wyjechać, dlatego że mieli wysokie stanowiska już za czasów PRL-u, mieli duże wpływy za czasów PRL-u, no i też to pokazuje, o tym świadczy fakt, że oni nie musieli wcale wyjechać, ten, że przecież wielu z nich pozostało, między innymi właśnie wspomniany tutaj Michnik, który również pochodził z rodziny żydowskiej i działał w tym klubie poszukiwaczy sprzeczności, przecież został w Polsce i był taką też ważną postacią, pełnił istotną rolę w życiu opozycji demokratycznej, czyli kto chciał, po prostu mógł zostać w Polsce, masa osób właśnie związanych z tymi środowiskami po prostu w Polsce została i nie ma takiej, nic nam wskazuje na to, że oni musieli koniecznie wyjechać. Po prostu wyjechali ci, którzy chcieli to zrobić. Warto jeszcze zapytać, jaki wpływ na te wydarzenia w Polsce miało to, co działo się w tamtym czasie w Izraelu, czyli chodzi tutaj o wojny, o konflikty izraelsko-arabskie. No właśnie, jest to kluczowe, dlatego że to, że Żydzi tak masowo nie wyjechali z Polski po wojnie, wcale nie wzięło się z tego, że blokował ich władze komunistyczne, ale ani że były jakieś inne powody, tylko sam Izrael trochę nie chciał przyjmować wszystkich Żydów w tamtym okresie. To się właśnie zmieniło po wojnie Izraela z Egiptem, która była zwycięska dla Izraela i pozwoliła Izraelowi również trochę uzyskać wpływy w terenie. Natomiast właśnie tam
sam fakt tej wojny i jej przebieg też sugeruje, że czystki antysemickie w Polsce trochę nie miało takiego uzasadnienia logicznego. Dlatego, że to, że doszło do tej klęski Izraela, było spowodowane między innymi tym, że Egipt nie otrzymywał odpowiedniego rozeznania, rozeznania takiego agenturalnego od strony ZSRR. Nawet dostał fałszywe informacje. ZSRR miał rzekomo wspierać właśnie Egipt w tym konflikcie, a rzekomo Izrael miał być wtedy skoligacony z jakimiś służbami zachodnimi, z wojskami zachodnimi. No ale w rzeczywistości Egipt dostał błędne informacje od agentury Związku Radzieckiego, przez co doszło do tego, że Izrael mógł łatwo zniszczyć między innymi lotnictwo egipskie. Z czego to mogło wynikać? Gdy spojrzymy na historię Izraela, to okazuje się, że duży wpływ na powstanie Izraela miał w ogóle Związek Radziecki. Po II wojnie światowej na łonie ONZ przedstawiciel ZSRR, niejaki Gromyko, właśnie optował za utworzeniem państwa żydowskiego w Palestynie. Czyli widzimy, że sama inicjatywa do tego, żeby powstał w ogóle Związek Radziecki, żeby powstało państwo Izrael, pochodziła ze Związku Radzieckiego. No, później Izrael był dozbrajany właśnie przez Związek Radziecki, przez Związek Radziecki, dzięki Związkowi Radzieckiemu oni mogli stworzyć zręby swojej państwowości. No tutaj ta teoria dzisiaj wzbudza wielkie kontrowersje, zwłaszcza w ostatnim czasie w tych kręgach naszych kanałów YouTube'owych, gdyż słysząc te słowa, pan Michalkiewicz rozłączył się, twierdził, że to nie jest prawda, że w taki sposób właśnie powstał Izrael. Dlaczego właśnie tutaj ta teoria wzbudza tak bardzo różne opinie? Nie wiem do końca, dlatego że no jest faktem po prostu, że pan Gromyko działał na tą rzecz i jest faktem, że po prostu Związek Radziecki dozbrajał ten Izrael. No moim zdaniem jest problematyczne to, że musimy spojrzeć trochę inaczej na różne wydarzenia, między innymi właśnie na wydarzenia marca roku 68, dlatego że te wydarzenia też się widzi w tym kontekście, że niby był właśnie Związek Radziecki, który działał przeciwko Żydom i niby były państwa zachodnie, które wówczas niby ten Izrael wspierały. No ale w rzeczywistości sam Związek Radziecki zadziałał w taki sposób w wojnie z Egiptem, że ostatecznie Izrael mógł wygrać, że Egipt nie miał odpowiednich danych wywiadowczych, a przecież skoro Związek Radziecki wpływał na powstanie armii izraelskiej, armię dozbrajał, to musiał mieć tam dobry wywiad w Izraelu. I z jakiegoś powodu Związek Radziecki nie chciał wykorzystać w ogóle tych swoich danych wywiadowczych, które z pewnością od Izraela mieli. No i klęska Egiptu była spowodowana moim zdaniem przez działanie również środowisk żydowskich w Związku Radzieckim. Takim dowodem być może na to jest kariera niejakiego, zaraz znajdę jego nazwisko, Matwiej Zacharow. On był w okresie czystek szefem radzieckiego wywiadu wojskowego. Potem został zwolniony i przywrócony do pracy, do łask parę lat później. I w latach 64-71 był szefem sztabu generalnego Armii Radzieckiej. Czyli widzimy, że osoba pochodzenia żydowskiego, wcześniej niby prześladowana za to żydowskie pochodzenie, ze czasów wojny Izraela z Egiptem, była jakąś główną postacią, jeśli chodzi o działania wojskowe Związku Radzieckiego. Jest to tym bardziej podejrzane. Moim zdaniem właśnie wpływy tych różnych środowisk żydowskich w Związku Radzieckim właśnie doprowadziły do tego, że Izrael mógł wówczas tą wojnę wygrać. No też to było widoczne właśnie w Polsce, gdzie różne takie wpływowe osobistości po prostu zaczęły wówczas kreować tą opozycję demokratyczną, że wiele działaczy partyjnych po prostu już wysyłało swoje dzieci do tych organizacji jak Klub Babel, które po prostu miały tworzyć niby opozycję demokratyczną, a w rzeczywistości po prostu środowiska żydowskie miały mocne umocowanie we władzach partyjnych. Warto tutaj jeszcze powiedzieć o tym, co się wydarzyło przed marcem 1968 roku, jakie wydarzenia wcześniej poprzedziły ten czas i jak to w ogóle do tego doszło. Mówi się o cenzurze spektaklu Dziady, mówi się o protestach studentów, jak możemy te wszystkie wydarzenia interpretować oraz jak wygląda propaganda, ta oficjalna wersja tych wydarzeń. No właśnie, to się rzekomo miało zaczynać od premiery Dziadów Dejmka. Problem polega na tym, że Dejmek w ogóle nie planował, żeby jego dzieło było jakieś antykomunistyczne. Wręcz przeciwnie. Uważał, że to dzieło
że stworzył to dzieło po to, żeby uczcić rocznicę rewolucji październikowej. Dejmek działał oczywiście w strukturach komunistycznych. Co więcej, w latach 60. jeszcze wcześniej promował sztukę pod tytułem Najemnik. Najemnik, zaraz muszę sobie przypomnieć dokładnie. Namiestnik, tak. Namiestnik dotyczących działań Piusa XII, gdzie rzekomo gdzie był imputowany nazizm Piusowi XII, co oczywiście miało się z faktami. Było tylko taką propagandą antykatolicką. I to było też na rękę władzom komunistycznym, czyli po prostu wystawiając tą sztukę Namiestnik, Dejmek działał tak, żeby wspierać ówczesną narrację władz komunistycznych. No sam fakt, że przecież Dziady to dzieło z okresu romantyzmu również zasługuje na uwagę, dlatego że to na przykład, że Mickiewicz jest uważany za jednego z głównych poetów polskich, jest zasługą w dużym stopniu komunistów. Bierut lansował między innymi właśnie Mickiewicza. Za Bieruta najczęściej wydawaną książką był Pan Tadeusz. Zresztą Bierut należał do takiej organizacji masońskiej Wolni Oracze, gdzie deklamował między innymi właśnie wiersze Mickiewicza. To taki mało znany fakt, że te środowiska takich komunistycznych, masońskich, na przykład Mickiewicz miał dużą popularność. No ale w każdym razie nie zajmujemy się tutaj tym. Ja mówię o tym trochę więcej w moim materiale o masonach, który jest opublikowany na kanale Śląskiej Telewizji. Też warto to obejrzeć. No w każdym razie, no Dziady też nie mają takiego przesłania antyrosyjskiego, ani antysocjalistycznego, dlatego że no, częścią tego działa jest m.in. poemat Do przyjaciół Moskali, adresowany do grupy dekabrystów, takich prosocjalnych rewolucjonistów, antymonarchistycznych, antycarskich oczywiście, którzy są po prostu jakimś wstępną fazą bolszewizmu jako takiego, dlatego że oni głosili te tezy, które później bolszewicy, czy socjaliści, czy komuniści rozwijali, oczywiście niekiedy je radykalizując, ale w rzeczywistości to był ten sam prąd myślenia takiego rewolucyjnego. Dlatego że no, Dziady pod tym kątem jako takie dzieło rzekomo antykomunistyczne nie są dobrą opcją, no zwłaszcza gdy spojrzymy na samą karierę Dejmka, bo przecież Dejmek no, był związany z jakimiś teatrami, które przecież były w zupełności opanowane przez władze komunistyczne. No i po tym roku 68 on przestał na jakiś czas pracować w Teatrze Narodowym, no ale wrócił już w roku 74, no i znów pracował w teatrach. No gdyby był uważany za jakiegoś niebezpiecznego przeciwnika, za jakiegoś dysydenta, gdyby przecież to nie było możliwe. No ale moim zdaniem właśnie nie był wcale żadnym dysydentem i moim zdaniem cała sytuacja z roku 68 była formą po prostu sztucznego sporu i z tego powodu Dejmek jako taki mógł, gdy sprawa ucichła, po prostu wrócić do pracy w teatrach. Warto jeszcze tutaj wspomnieć o postaci i opinii Stefana Kisielewskiego, ponieważ ta oficjalna wersja, którą znamy, jest taka, że on wystąpił ostro przeciwko cenzurze Dziadów, padły jego słynne słowa o dyktaturze ciemniaków, za co został pobity, zakazano mu publikować przez 3 lata i w tej całej sytuacji jest przedstawiony jako taki, no można powiedzieć, nawet męczennik. A jaka była prawdziwa jego rola w tych wydarzeniach? To znaczy Kisielewski jest taką bardzo podejrzaną postacią. Tu według pewnej informacji, które posiadam, tutaj właśnie była wiedza, że on był instrumentalnie wykorzystany. Tutaj mam cytat tego dotyczący. W każdym razie osoba, która w służbach bezpieczeństwa, która notowała informacje na temat właśnie wydarzeń marcowych, zanotowała, że Kisiel do końca nie zdawał sobie sprawy z istoty ówczesnych wydarzeń i że był wykorzystany instrumentalnie do wprowadzania pewnych rzeczy i właśnie, że również ten jego atak na Gomułkę miał taki właśnie charakter. No on mówił o skandalicznej dyktaturze ciemniaków, ale kim on był? To jest bardzo ciekawe, dlatego że on również był związany z tymi takimi ruchami niby katolickimi, które również kooperowały w rzeczywistości z władzą, ale też pracował między innymi później w takim konwersatorium Doświadczenie i przyszłość. To jest bardzo ciekawa historia, dlatego że do tego konwersatorium należały osoby zarówno z rzekomej opozycji, jak i z władz komunistycznych.
I on był tam ważną postacią. I nawet gdy konwersatorium zostało zamknięte, czyli jakby rzekomo nie funkcjonowało, to on również uczestniczył w tajnych obradach, czyli musiał być taką jakąś ważną postacią, postacią w tym wszystkim. No i to wszystko sugeruje, że on miał trochę inną rolę w tych wydarzeniach niż to wiemy. No, on jest dalej taką idolem dla różnych osób ze środowisk prawicowych, natomiast jego rola w ówczesnych wydarzeniach jest taka dosyć niepewna. Niepewna. On uczestniczył też w przejmowaniu takiego tygodnika powszechnego i rozmywanie doktryn, jakie tam się w tygodniku powszechnym znajdowały, dlatego że to tygodnik powszechny też miał być takim pismem katolickim, ale tam również były lansowane takie tezy, powiedzmy bardziej lewicowe, bardziej masońskie. I Kisielewski uczestniczył również w procesie przejmowania tego tygodnika. To jeszcze omówię szerzej w różnych, albo w swojej książce, którą planuję napisać, albo w innych materiałach, które będziemy publikować na te tematy. No też bardzo ciekawe, że on jakby dążył do tego, żeby Kościół współpracował ze środowiskami jakimiś lewicowymi i ze środowiskami żydowskimi. Między innymi też promował Władysława Bartoszewskiego, co też bardzo ciekawe, dlatego że uczniowie później Kisielewskiego wchodzili w mocne konflikty z Władysławem Bartoszewskim, a sam Kisielewski promował Bartoszewskiego jako takiego, który wówczas udzielał wykładów właśnie w kościołach, między innymi w jakichś salkach przynajmniej kościelnych i był promowany również przez Kościół. A Kisielewski, tak jak mówiłem, właśnie był propagatorem tego, żeby Kościół promował środowiska lewicowe i środowiska żydowskie. Więc podsumowując te wszystkie wątki, z tego, co powiedzieliśmy, czy nie wynika, że po prostu była to no, taka sprytnie zorganizowana akcja, gdzie stworzono taki sztuczny konflikt, o czym też no, o takiej tak. metodzie mówiliśmy w jednym z poprzednich naszych filmów. No tak, oczywiście, to jest jasno widoczne. Wydaje mi się, że te programy, które nagrywamy, warto tak oglądać blokowo, dlatego że tutaj na przykład, żeby zrozumieć te rzeczy, warto znać tą strategię dwóch rąk, którą omawiamy w naszym poprzednim odcinku Za kulisami historii, dlatego wydaje mi się, że warto właśnie oglądać tą serię w playlistach, jak ktoś jeszcze nie widział. No w każdym razie to działanie jest bardzo dobrze widoczne. No bo zastanówmy się nad tym. Dzięki temu, że doszło do takich no, absurdalnych działań ze strony Gomułki, takich no, rzekomych czystek antysemickich, które no, przyjmowały kuriozalną formę po prostu jakichś takich no, zupełnie niszowych protestów niby antysemickich, które były po prostu inscenizowane. To widać na zdjęciach po prostu, że te zdjęcia są kadrowane w taki sposób, żeby nie pokazać tych ludzi, którzy tam uczestniczyli. No, żadnych pogromów nie było, wręcz antysemickich, nie było zajść antysemickich, wręcz przeciwnie. Osoby ze środowisk żydowskich miały spokojnie miejsca w jakichś luksusowych najlepszych liceach, miały różne wpływy w partii, mogły sobie spokojnie działać w tej opozycji. Dlatego nie było jakiegokolwiek takiego problemu. A z drugiej strony, dzięki temu rzekomemu sztucznemu antysemityzmowi, który został wykreowany według tych dokumentów, które tutaj mam, po prostu przez Bermana zupełnie sztucznie, to ci Żydzi, którzy chcieli wyjechać, mogli to zrobić bez problemu i mieli dobrą legendę. Wielu tych Żydów miało no, dosyć ciężkie karty historyczne, dlatego że po prostu byli odpowiedzialni za mordowanie Polaków jeszcze za jak dopiero Armia Czerwona do Polski wkraczała i w tym okresie, gdy jeszcze po prostu mordowano wielu różnych patriotów, czyli osoby, które były zaangażowane jakoś ideowo w rozwój Polski. I dzięki temu, że mieli tą kartę, że niby walczą z polskim antysemityzmem, mogli sobie spokojnie na ten zachód wyjechać i nikt nie pytał po prostu o ich przeszłość komunistyczną po prostu. Więc to nie był żaden antysemityzm, to była taka sztuczna kreacja, która po prostu no, służyła wszystkim, tylko nie Polsce i nie Polakom. Co ciekawe, właśnie w tym roku, w 2022 roku, na ekrany kin wchodzi film o tych wydarzeniach, więc komu zależy, żeby akurat dzisiaj, przecież w ostatnich latach chyba aż tak dużo o tym marcu 1968 się nie mówiło, komu zależy, żeby dzisiaj o tej historii przypominać i to jeszcze w taki propagandowy sposób? No to zastanówmy się nad nazwiskami. Z jednej strony był tutaj Michnik, którego już wspominałem zresztą wcześniej, który oczywiście jest jakby wzorem ze strony liberalnej obecnej, no a z drugiej strony pojawia się to nazwisko Kornhauser również w sekwencji tamtych wydarzeń. Oczywiście Kornhauser mamy
pierwszą damę, panią Kurkhauser-Dudę. No to jakby nie jest przypadkowa zbieżność nazwisk. No, czyli widzimy, że obie strony rzekomego konfliktu politycznego w Polsce są po prostu umoczone w tej sprawie i obie strony po prostu będą lansować tą wersję wydarzeń marcowych, która jest po prostu no, zafałszowana i przedstawia tą taką sztuczną historię, tą kreację po prostu i ten rzekomy polski antysemityzm, który rzekomo był stworzony przez Gomułkę, co w rzeczywistości jest zupełnie nieprawdziwe i to było od początku jakaś medialna nagonka, która była po prostu, nie miała żadnego społecznego uzasadnienia. Dlatego warto odkłamywać ten temat, odkłamywać historię i myślę, że nie wyczerpaliśmy całego wątku i że powrócimy do niego po obejrzeniu filmu. Dlatego ja również Państwa zachęcam, żeby rozpowszechniać ten program, żeby trafił do jak największej liczby widzów, ponieważ rzeczywiście należy odkłamywać te wydarzenia, jeśli widzimy tak wielką propagandę. Moim gościem był Filip Podstawski. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Jeszcze raz zachęcam do tego, żeby subskrybować mój kanał, żeby śledzić to, co tutaj się dzieje. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspierają zarówno finansowo, jak i w inny sposób, na przykład właśnie poprzez rozpowszechnianie, poprzez promocję takich nagrań. Do zobaczenia.